20 stycznia wspominamy świętą Marię Krystynę od Niepokalanego Poczęcia, dziewicę. Adelaida Brando urodziła się w Neapolu 1 maja 1856 roku jako córka Giovanniego Giuseppe Brando i Concetti Marazzo. Jeszcze tego samego dnia została ochrzczona w kościele San Liborio. Niestety jej matka Concetta zmarła kilka dni później. Mając zaledwie 12 lat, w Wigilię Bożego Narodzenia 1868 roku u stóp Dzieciątka Jezus, Adelaida poświęciła się Bogu ślubem wieczystego dziewictwa. Pragnęła wstąpić do sióstr sakramentek, lecz spotkała się ze sprzeciwem ojca, który jednak ostatecznie pozwolił jej dołączyć do starszej siostry, Marii Pia, która była już zakonnicą w klasztorze klerysek przy Via Chiaia w Neapolu. Niestety ciężka choroba dwukrotnie zmusiła Adelaidę do opuszczenia klasztoru. Po powrocie do zdrowia wstąpiła w 1875 roku do Zgromadzenia Wieczystych Adoratorek Jezusa w Najświętszym Sakramencie, neapolitańskiego klasztoru sakramentek przy kościele świętego Giuseppe dei Rufi. Już rok później Adelaida mogła nosić habit, przyjmując imię Marii Krystyny od Niepokalanego Poczęcia. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie to kamień węgielny duchowości tego zakonu i był on również największym pragnieniem Marii, ale Pan zarządził inaczej. Po raz kolejny zawiodło ją zdrowie. Kiedy wyzdrowiała z choroby, Maria wróciła do Neapolu, do swojej siostry, która również musiała opuścić swój klasztor klerysek z powodu problemów zdrowotnych. I wraz z kilkoma towarzyszkami obie zamieszkały w mieszkaniu na zboczu Ventaglieri, a następnie w Vico Montemiletto. Siostra Maria Krystyna i jej tworzące się zgromadzenie mieli wielu cennych doradców i przewodników duchowych, m.in. świętego Ludwika Scasori, czcigodnego księdza Michała Anioła Longo oraz księży Rafała Ferraiolo i Polidoro Schioppa. 22 listopada 1884 roku Maria Krystyna przeniosła się do miejscowości Kasoria w prowincji Neapol, a kilka lat później, w 1890 roku, z powodu napływu nowych, młodych adoratorek Jezusa Eucharystycznego, Maria Krystyna i Maria Pia kupiły dom spadkobierców Kosty przy Via San Rocco i zamieszkała tam ze swoją wspólnotą, wypełniając przy tym to, co przepowiedział jej ojciec Ludwik. W środku tego miasta zbudujesz swój centralny dom. Tutaj siostra Maria poczuła potrzebę wzniesienia świątyni pod wezwaniem Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, w której adoracja mogłaby trwać bez przerwy przez dzień i noc. Potrzeba ta została zrealizowana i 19 lutego 1893 roku położono pierwszy kamień pod budowę kościoła. Założycielka zarezerwowała dla siebie mały pokoik, który nazwała Grotticella, z otworem, z którego mogła widzieć ołtarz, aby jeszcze bardziej móc zjednoczyć się z boską ofiarą w tabernakulum. Wspólnota oprócz głównego celu adoracji przyjęła na siebie też zadanie katechizowania i wychowania dzieci. Papieska aprobata nadeszła 20 lipca 1903 roku, a 16 sierpnia Instytut przyjął oficjalną nazwę Sióstr Pokutnych Ofiar Jezusa w Najświętszym Sakramencie, natomiast 2 listopada odbyły się śluby wieczyste pierwszych członkiń, w tym założycielki. Maria Krystyna tak tłumaczyła swoim córkom ich specyficzne zadanie w kościele. Jezus bardzo pragnie być kochany przez nas, którzy nosimy imię pokutnych ofiar. Musimy zadośćuczynić za zniewagi, jakie Jezus otrzymuje z całego świata. Mamy wielki zaszczyt nazywać się ofiarami i musimy być nimi naprawdę. Jeśli nie będziemy miały w sobie szczerej miłości do Boga, jeśli nie okażemy uczynkami, że jest w nas prawdziwa miłość, jak mamy paść na twarz u stóp ołtarza i prosić Pana o zadośćuczynienie za innych? Niestety już po kilku latach matka Maria Krystyna ciężko zachorowała 14 stycznia 1906 roku i po przyjęciu sakramentów zmarła 6 dni później, 20 stycznia 1906 roku. W maju skończyłaby 50 lat.
Umarła tak jak żyła, skromnie, bez nadprzyrodzonych znaków, ale za to ze słodkim uśmiechem, który był wyrazem jej tak dla woli Jezusa. Instytut, który założyła Maria, rozszerzył się dalej. Powstało wiele innych domów we Włoszech i za granicą, a duchowych córek Marii poświęconych adorowaniu Najświętszego Sakramentu jest dziś kilkaset. Ponieważ utrzymywało się przekonanie o świętości Marii, postanowiono otworzyć jej proces beatyfikacyjny, który zakończył się w Rzymie 27 kwietnia 2003 roku uroczystą beatyfikacją pod przewodnictwem papieża świętego Jana Pawła II. Natomiast kanonizacji Marii Krystyny od niepokalanego poczęcia dokonał w dniu 17 maja 2015 roku na placu świętego Piotra w Rzymie papież Franciszek. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Krystyna wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.